Dom z Ziemi Śląskiej z 2000 roku zapoczątkował Twoją dobrą passę. Te obrazy szkód górniczych, uskoków zostały przełożone na język architektury. Czy to, co mamy dookoła siebie, ten krajobraz, architektura, jest ważna w życiu, w twórczości późniejszej? Na pewno tak. I to, co mamy dookoła siebie, to, czego nie widać, czyli to, co jest pod ziemią. Gdzieś tam głęboko chyba się działo, gdzieś w mojej głowie, bo to widać w tych projektach. Czy w domu z ziemi, czy w innych budynkach, które czasami gdzieś wchodzą pod ziemię nawet. Ja w tym wyrosłem, no i to cały czas jakby przetwarzam na architekturę. Zaprojektował domy, które otrzymały prestiżowy tytuł najlepszych na świecie. Robert Konieczny, Ślązak, o którym mówi się na arenie międzynarodowej. My się tego Śląska nie wstydzimy, jesteśmy dumnymi Ślązakami, ale nie tymi Ślązakami, którzy chodzą w pawich piórach. Po prostu ten Śląsk Roberta wyraża się poprzez chyba ciężką pracę. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1996 roku uzyskał certyfikat New Jersey Institute of Technology, a później zajął się pracą. On zawsze stara się, aby ten budynek miał w sobie coś nowego, coś zaskakującego. Łącznie zdobył kilkadziesiąt prestiżowych nagród na konkursach polskich i zagranicznych. W roku 2007 znalazł się na liście 44 najlepszych młodych architektów świata oraz liście Wallpaper – 101 najbardziej ekscytujących nowych architektów na świecie. Prawdziwą sławę przyniósł mu jednak dom Aatrialny, bo to on został nazwany najlepszym na świecie domem roku 2006. Znalezienie w tym wszystkim takiej własnej, autorskiej drogi i tworzenie budynków, które są oryginalne, które mówią coś więcej niż poza tym, że tutaj jest ileś tam metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, jest bardzo trudne. No, Robertowi się to udało w sposób znakomity. Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie zostało uznane najlepszym budynkiem świata 2016 w międzynarodowym konkursie World Architecture Festival. Nagroda ta pierwszy raz w historii trafiła do Polski. W przypadku Roberta Koniecznego nie można powiedzieć, że szewc bez butów chodzi, bo Arka, w której mieszka, zdobyła tytuł najlepszego domu świata 2016 w prestiżowym konkursie organizowanym przez magazyn Wallpaper. Forma jest bardzo mocna, tak, bo to jest taki betonowy statek, który tam osiadł na tym zboczu, ale uważam, że jest świetnie wyczuta. Ten dom jest po prostu taki, jaki powinien być. Bardzo dobrze pokazuje też osobowość zarówno twórcy, jak i użytkownika tego domu, czyli Roberta i jego rodziny. Odnosi sukcesy nieprzerwanie od wielu lat. Architekt, o którym mówi świat. I jeszcze nie raz powie. Jaka jest ważność miejsca, w którym dorastamy i rodzimy się? Do dziś śni mi się mój dom rodzinny. Ja miałem okazję żyć tam, mieszkać tam tylko 9 lat, te pierwsze 9 lat mojego życia. To była Ruda Śląska. To była Ruda Śląska, to były Kochowice. Cudowne miejsce. Te Kochowice kiedyś wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. To też lata mojej wolności, takiej totalnej. Tej takiej chłopięcej wolności. Przychodził gdzieś ze szkoły czy tam z przedszkola. Od razu się wylatywało na tak zwany dwór. I do wieczora, dopóki się nie robiło ciemno, kiedy słyszałem Robert tam do domu, to po prostu robiło się, co się chciało. Tak? Fantastyczny czas. Bardzo mi się też nie podobało, kiedy przeprowadziliśmy się do Katowic z rodzicami. Bo ja wtedy miałem 9 lat i bardzo nie chciałem się wyprowadzać. Jeszcze pamiętam, że każdy weekend, jak tylko mogłem, to jeździłem do dziadków, żeby sobie w tych Kowicach posiedzieć. Ja tak byłem pomiędzy tymi Kochowicami i Katowicami. Czy przemysłowy region z bardzo osobną historią i tradycją, w którym się dorasta, to jest dobrodziejstwo, czy też może obciążenie? To pierwsze. Patrzę na to właśnie z perspektywy czasu i widzę, jak to na mnie wpłynęło. Jeżeli człowiek jest wrażliwy,
na to bardzo reaguje, na to, co go otacza. Reaguje jakby na to wszystko, w czym się wychowuje, gdzie żyje. No i potem to w tych jego pracach, w jakiejś tam twórczości wychodzi tak pomalutku. Ja bym chciał powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, o której nigdy nie mówiłem, a mianowicie o tym, jak moja babcia, już świętej pamięci, wpłynęła na mnie i uważam, że to po niej odziedziczyłem talent. Taki talent artystyczny, bo była niewiarygodnie zdolną osobą, niewiarygodnie. Pięknie rysowała, jak chodziłem na religię, to ona mi te wszystkie rysunki robiła gdzieś tam w takim zeszycie, a te zeszyty jeszcze mam. Myślę, że gdyby moja babcia żyła w tych czasach, w których mnie było dane dorastać, to na pewno skończyłaby jakieś fajne artystyczne szkoły, na pewno jakąś Akademię Sztuk Pięknych i byłaby bardzo dobra. Spacery po hałdach, gitara, nie myślałeś o architekturze? Babcia dała mi ten talent, myślę, jakoś tak po niej to odziedziczyłem, a rodzice mnie skierowali. Bo też gdzieś mój tata gdzieś tam kiedyś usłyszał od koleżanki z pracy, że jej córka jest na architekturze. Jakoś mu tak ta architektura w głowie została. I pamiętam taką kartkę na którejś urodziny, nie wiem które, ale to stosunkowo wcześnie jeszcze, być może nawet w szkole podstawowej, pisało tak. Szermierz, piłkarz, a może architekt. Jak kształtowało się twoje myślenie o architekturze? Przed architekturą, zanim w ogóle na nią zdałem, to moi rodzice bardzo mądrze podeszli do tematu. Po prostu nie chcieli mnie tam właśnie tak na siłę wpychać, tylko chcieli zobaczyć, czy ja się w ogóle do tego nadaję. Wiesz, ja byłem takim zagubionym nastolatkiem, tak jak powiedziałem. I bardzo znany śląski architekt, który okazało się był sąsiadem mojej ciotki, przyjął mnie na taką wizytę, żeby zobaczyć właśnie, co to za jeden ten konieczny. Chciał pracę jakieś tam, żebym przyniósł. Jak nie miałem, przyniosłem jakiś stary blok z takim małym ołówkiem, on się poczuł zlekceważony. Posadził mnie przy takiej wielkiej klatce schodowej, która gdzieś tam biegnie w górę, w dół. No słuchaj, dla studentów to jest trudny temat do narysowania. No i powiedział, żebym to narysował. Ja to narysowałem. On się bardzo zdziwił. I wtedy powiedział, że jestem naprawdę diamentem, który trzeba oszlifować. To dało mi wiarę w własne możliwości. I w ogóle uskrzydliło. Nagle poczułem, że okej, że mogę spróbować. Na tym pierwszym roku, to ja tak do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Wiesz, tam dzieci architektów to były zorientowane. Ja nie miałem bladego pojęcia o modernizmie, o słynnych architektach modernistycznych. W ogóle nie wiedziałem nic. Dopiero, pamiętam, na drugim roku tak naprawdę wciągnąłem się na maksa. Zaczęliśmy już tak naprawdę projektować i dostałem wtedy projekt roku. Projekt roku za projekt motelu i to było to. Naprawdę się wciągnąłem. Powiedziałeś kiedyś, że nie trzeba projektować muzeów, filharmonii, by stać się znanym architektem. Taki dom szyty na miarę daje takie możliwości. Architekci trochę się chowają za własnymi budynkami, czyli pokazują to, co robią, trochę pozostając w cieniu. To trochę przypadek w życiu sprawił, że ja z tego cienia jak gdyby wyszedłem, ale to nie było moim celem. I powiem ci, że zanim robiliśmy te domy, startowaliśmy w konkursach na duże budynki publiczne. I dostawaliśmy nagrody w tych konkursach, ale nigdy takie, ażeby można to było potem zrealizować. Zawsze to pozostawało na papierze. I te domy to jakby tak same przyszły, bo takie zlecenie się pojawiły. Zaczęliśmy te domy robić i dopiero potem, po latach, zauważyłem, że okej, nie musisz robić najbardziej spektakularnych projektów w najważniejszych miejscach na świecie, żeby też się jak gdyby udało przebić do tej świadomości architektów i studentów. Przejdźmy do tej takiej definicji dobrej architektury. Czy budowanie obiektów, które kształtują przestrzeń, w twoim wypadku to jest poczucie misji? Czym innym jest dobra architektura z perspektywy zwykłego Kowalskiego, a czym innym jest dobra architektura z perspektywy bardzo ambitnego architekta? Z perspektywy Kowalskiego najważniejsze, żeby otaczała nas architektura, która fajnie wpisuje się w kontekst, tworzy ten fajny kontekst, że jest funkcjonalna, ergonomiczna, taka ponadczasowa, daje fajną jakość mieszkania, życia, funkcjonowania, tak, pracy. I to już jest bardzo dużo. A z perspektywy właśnie ambitnego architekta, czyli mojej,
wygląda to tak, że to wszystko, o czym powiedziałem, to jest jakby taka baza, podstawa. Ale uważam, że najzdolniejsi architekci, ci najbardziej twórczy, najbardziej ambitni, powinni jeszcze dokładać do tej architektury, starać się dokładać coś nowego. To chodzi o to, żeby dać siebie, trochę z siebie, tak? Tak, trochę z siebie, żeby włożyć w tę architekturę takie pomysły, które będą powodowały, że to naprawdę będzie polska architektura, wychodząca z naszych głów, z naszych pomysłów i dokładająca coś do rozwoju architektury światowej jako takiej. Jak wygląda u Ciebie proces tworzenia? To jest pomysł, idea, podbudowa teoretyczna? Proces tworzenia to jest ten najfajniejszy etap, który kocham w tej pracy. Jak robimy jakieś koncepcje, to sobie siedzimy i gadamy. Jest dużo rysowania ręcznego, a komputer zaczyna być uruchamiany dopiero w takim momencie, kiedy już wiadomo, że coś można rysować. Bo kiedy nie wiadomo, co rysować, to lepiej tylko gadać albo szkicować. I to jest różnie. To są czasami skojarzenia od razu po wizycie na miejscu, kiedy się rozmawia, kiedy się widzi ten teren. A czasami jest to długi proces, jakiś nawet żmudny, kiedy pojawia się to coś, co powoduje, że już mam takie wrażenie, oczywiście tak nie jest, ale ja mam takie wrażenie, że potem jak już się pojawia ten pomysł, to ten projekt się układa jakby sam. To od razu znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania, wątpliwości, jakieś wyzwania i tak dalej, i tak dalej. Dobra idea jakby od razu to reguluje i różnie się na to wpada. Czasami przychodzi mi to do głowy szybko, czasami w wyniku burzy mózgów, czasami sobie siedzimy i gadamy, tak? Ale najważniejsze jest, żeby w zespole była taka osoba, to jest trochę taka definicja dobrego architekta, którą bardzo lubię. Kim jest dobry architekt? To jest ktoś, kto potrafi pokojarzyć wszystko ze wszystkim. To znaczy, trzeba w odpowiednim momencie zajarzyć. Jak ktoś coś powie, hello, stop, ciekawe. Bo i już się wtedy zaczyna, tak? Czasami się dużo rysuje, a mamy też taki projekt, że nie postawiłem ani jednej kreski, ani jednej, tylko chodziłem sobie po biurze i gadałem. I w wyniku takiej gadki, to ludzie pracują, ja sobie chodzę i gadam, zagaduję ich. Nagle powstał cały projekt. Dopiero potem zaczęliśmy rysować. Ja cieszę się z tego, że kiedy zaczynałem, nie było komputerów. Rysowało się ręcznie, czyli tak klasycznie. Tak jak starzy mistrzowie, no to ja się tego uczyłem. A te komputery pojawiły się później. I wydaje mi się, że nauczyłem się z nich mądrze korzystać. To znaczy, nie jestem niewolnikiem komputera. I rozumiem, że najszybciej myśl przenosisz z głowy na papier. Jednak. Komputer ciągle jest wolniejszy. Ja często mówię, spróbuj się podpisać myszką i ręką. No to jest odpowiedź jakby, gdzie jeszcze są komputery. Dają bardzo duże możliwości, ale ten proces, ten startowy, zawsze jest taki sam. Rodzi się w głowie i najszybciej się go przelewa na papierze. No i musi paść pytanie o to, czy architekt to jest bardziej artysta, czy może inżynier? Musi być i tym. Na różnych etapach projektu trzeba kłaść akcenty, jak gdyby, albo czasami bardziej na artyzm, a później już na tą inżynierię bardzo mocno. No bo na początku to jest głównie artyzm. Ale potem jakby pojawia się coraz więcej inżynierii i nagle mamy styk z zupełnie innymi ludźmi, którzy zupełnie inaczej myślą. A my musimy to wszystko przeprowadzić szczęśliwie do końca. Ważny jest dla Ciebie odbiorca, ta osoba, która wejdzie w Twoją architekturę, zamieszka w niej. Czy konieczny jest dla każdego? Ja wiem, że walczysz o architekturę żywą, przyjazną dla ludzi. Odbiorca, jakby nie był, jest najważniejszy. Jego zadowolenie później z projektu, z realizacji już. To jest podstawa, bo jeżeli coś wyszło fajnie, pięknie, ale tylko jest niefunkcjonalne i ten odbiorca potem jest niezadowolony, to jest po prostu do kitu. To nie jest architektura, to jest nic. I teraz mamy odbiorcę, część naszych projektów jest dedykowana odbiorcom takim prywatnym, to jest wąska grupa osób. To jest ten dom. To jest na przykład ten dom. I bardzo się cieszę, kiedy ci ludzie są naprawdę szczęśliwi, potem dzwonią, cieszą się, dziękują, jesteśmy znajomymi, super. Ale mamy też odbiorcę i to mnie najbardziej cieszy,
no, w tej skali już publicznej, tak? Kiedy te budynki jakby wrastają gdzieś w miasta i ludzie cieszą się w ogóle, że powstały. Ucieszyła mnie historia ze Szczecina, jak walczyłeś, tak, walczyłeś tam o dostęp do tej przestrzeni, o tego odbiorcę, który tam może się poruszać na deskorolce. To był bardzo trudny projekt. On jest wielowątkowy, bo muzeum jest ukryte w dużej części pod ziemią, a jego dach jest placem publicznym, takim bardzo pofalowanym. I kiedy miasto się zorientowało, że na tym placu można robić trochę więcej niż tylko chodzić, to myśmy dostali jeszcze na etapie projektu zakaz stosowania takich materiałów, po których da się jeździć, uprawiać sport. Ale słuchaj, bardzo szybko okazało się, że my fortelem żeśmy przewalczyli oczywiście takie płyty, po których da się jeździć, ale szybko okazało się, że to nie jest jedyny problem, tylko właśnie to ukształtowanie też jest problemem. Pierwsze wydarzenia, wiesz, uroczystości rocznicowe, rocznica grudnia, Solidarność. I słuchaj, w mieście totalny skandal. Totalny skandal, bo jak wszyscy się tam ustawili, to najmniej ważni stali u góry, a najważniejsi na dole. Wojsko próbowało tam maszerować, żołnierze się prawie wywracali, bo potem przy krzywym placu nie potrafili maszerować. Prasa o tym pisała. Masakra. Myśmy chyba z rok prowadzili tam rozmowy, dyskusje, uczestniczyliśmy jakoś w tym, żeby przekonać tych starszych ludzi, dla których to było miejsce święte, że plac nie powinien dzielić, tylko łączyć. I że ta młodzież, która tam teraz jest i która tam jeździ, to dzięki nim tam jeździ, bo oni walczyli o tę wolność, to niech im po prostu tę wolność dadzą. I oni się wszyscy dogadali z sobą i teraz faktycznie można z tego korzystać. Ja pamiętam, jak dostaliśmy nagrodę za najlepszą przestrzeń publiczną w ogóle w Europie, to zadzwoniłem do marszałka, młody facet, on taki otwarty był, i mówię do niego, że ja tę nagrodę przekażę wam, nie wezmę tego do biura. My w biurze mamy tylko taki mały dyplomik, a całą tę statuetkę daję wam. I on mówi, super, to zrobimy uroczystość. Ja mówię, okej, ale mam prośbę do ciebie jedną. Pozwól, że wjadę tam na rolkach i na rolkach ci przekażę tę nagrodę. I tak było. I tak było. Masz jeszcze takie zlecenie, projekt, marzenie? Po tym Szczecinie, kiedy jeszcze dostaliśmy nagrodę tam za najlepszy budynek świata na festiwalu w Berlinie, zrozumiałem jedną rzecz. Kiedyś marzyło mi się, żeby zrealizować coś właśnie w jakimś takim spektakularnym miejscu. Wielkiego. Wielkiego, żeby wszyscy widzieli. Żeby to nie był tylko dom. Żeby to nie był tylko dom. I po tym Szczecinie zrozumiałem, że jak zrobisz coś fajnego, zrobisz coś dobrego, to nie dość, że możesz odmienić dane miejsce, to jeszcze spowodujesz, że to ludzie będą chcieli potem przyjeżdżać do tego miejsca. I tyle. I ja tak z pokorą podchodzę do tego, co daje mi życie. Może więcej powinienem planować, a jestem taki, nie wiem, wydaje mi się, że za bardzo bierny, ale tak przyjmuję to, co daje mi los i zawsze staram się to zrobić najlepiej, jak potrafię. A dopiero potem, jak już to zrealizuję, to się zaczynam zastanawiać, może to jest dobre, może gdzieś to wyślemy, może ktoś się tym zainteresuje, wiesz. Czyli ja tak cały czas w kółko robię swoje i nawet mam tak za złe sobie, że nie rozwijam bardziej skrzydeł, bo uważam, że mógłbym. Ale to robienie swojego daje mnóstwo nagród, czy jeszcze cieszą? Co znaczą? One cieszą oczywiście, bo to jest jakieś takie potwierdzenie, że coś dobrze wyszło, ale najbardziej cieszą mnie te opinie użytkowników, tych takich oczywiście świadomych, bo ludzie, wiesz, no nie wszyscy są świadomi dobrej architektury i to jest długa droga przed nami, żeby ich do czegoś tam przekonywać i tłumaczyć. Jeżeli naprawdę słyszysz od jednej, drugiej, trzeciej osoby, że jest okej, że to wyszło i że w tym się fajnie pracuje czy żyje, to cieszy najbardziej.